Czołem, czołem Karol, czołem Kagi. Nareszcie o normalnej porze. Pojęcie względne, nie? Dla jednego lepsza pora to rano, dla drugiego popka. Siema, siema, jak żyjesz? Ważne sobie na twojego streama, nie? No. Tam było takie coś, tam Grzegorz, gdzie ty jest? No w łóżku, ale mieliśmy klip kręcić. No i adekwatne to było. Dobra, gdzie to w ogóle trzeba iść, powiedz mi? Jak to, czy to trzeba iść? Z czego to bije? Tak. Aha. A ty jesteś ogólnie gotowy? Ogólnie to się idę odkupić. Wczoraj tak sobie zrobiłem po streamku rachunek sumienia i sobie przemyślałem te godziny, jak będzie wyglądał harmonogram. Do końca tego miesiąca, bo zostało nam jeszcze około 14 dni, więcej może nawet niż 14, 16 dni, 16 dni. Na pewno jeszcze streamy będą wszystkie rano, ale jak dojdziemy do 50 odcinka projektu Elite Luka, to wtedy już nie będzie powtórek ze streamów, wtedy już kończę z tym temat. I wtedy będę robił popołudnia. Ja nie mam pojęcia, jak tu się biega. Totalnie nie mam pojęcia. Dzisiaj dobić 152, starczy na dubla. Gratulacje, Maciek. Gratki dla ciebie, zobaczymy. My może jeszcze wbijemy z dwa levelki, co? Te skrzyżowania są najgorsze. Znaczy najgorsze, najlepsze, jakby nie patrzeć. A to szybko pada, ci powiem. Nie mam. Czy ty dostałeś to Reda? Tak. Od jednego mopka? Jednym strzałem, no. Czy jest tutaj coś, czego nie powinienem zbierać, a zbieram? Chyba nie. No, takie były. O! No dobrze, to prawie po tysiąc siada. No dobrze, no stary, ale ty masz level już. Jak tu? O, chyba. Spojrzałem na chwilę na czat. I mówię, nie, dobra, wracamy. Ja mam nadzieję, że na rybkach dzisiaj będę miał double expa. Ale w realu. Double luta chyba. Double luta właśnie, na rybkach double luta musisz mieć. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie wszystkich do loterii Lucky Luka. Wystartowaliśmy z nowym projektem. Można zgarnąć naprawdę bardzo pokaźną pulę, jeżeli chodzi o coiny. W zależności oczywiście od ilości osób, które się zgłoszą, bo to wszystko od tego jest uzależnione. Ale to jest tak mylące, jak ty wyglądasz tak samo jak te mopki, nie? No dobra, no ale to ja nie muszę, wiesz, rapu... To? Czemu mi brakło argumentu na to, co napisałaś? Oj, uwierz mi, ja też zawsze jak odpalam tego porannego streama, to pierwsze 10-15 minut to jest taka walka o przetrwanie, nie? Rafał, zapuściłem się za daleko. No tutaj gościu siedzi chyba już. To bij i uciekamy. Stary, ja streama mam! O, levelek, 63. Ej, ale słuchajcie, jak ktoś powiedział, że na Werekienach tutaj, że słaby zarobek, no nie, no fajny jest przecież. 330k jesteśmy na plus, robiąc rawika fajnego w miarę, mopki też ciekawe. Warto, słuchajcie, nie, żeby to odhaczyć. My tak samo, wiesz, zaczęliśmy od tych malutkich tasków, zobaczcie jak level poszedł. Ja nie uważam, że myśmy tak wolno wbijali ten level, oczywiście, że da się szybciej, ale kurde, no uważam, że spoko. A mimo wszystko zobaczcie, ile punktów ogarniętych, ile mobków zabitych, ile bestiarki zrobionej. Po jednym demonie na Edron, no nie no przestań. To już lepiej Jalahar sobie ogarnąć, na przykład wiesz, odpalić sobie, ja ci powiem, patrz. Odpalasz sobie streamka o Luki, elegancki stream od Luki, idziesz sobie na Jalahar i na tym pięknym Jalahar, słuchaj, zabijasz sobie całe kółeczko, idziesz na górę na safe spota, wracasz na streama chwilę popisać i znowu robisz kółeczko. Ty na fairway chcesz się pchać już? O, kurwa. Co tam, gryzie? Gryzie. O, kurwa, wiem dlaczego się wyjebał. Bij, panie, bij. Ja to mi da na przykład 15 mobków. Tak naprawdę słuchajcie, ja jestem tylko kreatorem pomysłu, wy jesteście osobami, które mają szansę wziąć udział, mają szansę spróbować swoich sił, myślę, że warto. Raz na dwa tygodnie 25 tibia coinów ogarnąć, uważam, to nie jest dużo. Myślę, że każdego stać na te 25 coinów raz na dwa tygodnie. A dodatkowo wierzę, że nam taka tibijska adrenalinka, szansa, żeby coś sobie gdzieś tam zdobyć. Nigdy nie wiesz, czy to nie będziesz właśnie ty tym szczęśliwcem, nie? I powiem ci tak, myślałem, że będzie tutaj ciężej. Jak mam być szczery, myślałem, że będzie ciężej. Ale bardzo ładnie, no sobie radzimy, bardzo ładnie. Chodź teraz coś zmienimy. Dwie opcje, Rafał, mamy. Jedną rzecz musimy zmienić. Wybierz sobie jedną z dwóch. Opcja numer jeden. Idziemy w drugim kierunku teraz. Opcja numer dwa, ty bloczysz. Aha! Opcja numer trzy, idę do depo. Aha! Jak z respektem podchodzi.
szybciutko cyk i uciekam. Pandemia, jedyne co nas ogranicza tak naprawdę w tym wszystkim, w tym, żeby tworzyć kreatywne rzeczy, to jest tylko i wyłącznie pieniądz. Tak jak w życiu. W życiu możesz mieć też pomysł na zajebistą firmę, na zajebisty temat jakiś, żeby coś zrobić wartościowego, ale musi cię być na to stać. Jak cię na to nie stać, to choćby skały srały, to nic nie zrobisz. Warzone taski muszę zrobić, zobaczę, czy może będą już piraty po SS-ie, bo też piraty mnie czekają, żeby ogarnąć. Ja tam widzę, że druid się boi lepy od hieny dostać, no a dziwisz się? Ja mu się nie dziwię, nie? Ale już ci powiem tak, Rafał, miejscu... O, kwa. W złą godzinę chciałem to powiedzieć. O Jezu. O Jezu. Że dobra miejscówka? Nie, chciałem powiedzieć, że już się przyzwyczajam do tego, że są mocniejsze mobki i sobie z nimi dajemy radę. Dostałem znowu reda. Dabelek skończymy ze 165 levelem, żeby na razie nie było przypału jakiegoś. 860 werechien, nie? Na jednym, no dobra, na dwóch posiedzeniach. Na środku respa się wylogować, trochę średni pomysł. Prawo do dziura. Tak, ale ja musiał wyjść stąd, wiesz, całkowicie. Już do depko pójść, żeby po SS-ie już się obudzić tam, gdzie trzeba. Oby chyba nie w temple zaraz. Do tepe, do temple. Tak właśnie, nie? Ja mam to bez... Ale też w sumie to mi nic nie... No super, ty masz te bez scrolla, ja? Ja mam dead scrolla. Jak ty se pójdziesz? Kamul mi pisał nick, trat farm... Farmezil, to ja na loterię. Dobra. Zapraszam wszystkich serdecznie. Kto jeszcze nie dołączył, zapraszam serdecznie. Discord Lukacze, wykrzyknik DC na czacie. Możecie tutaj śmiało wpadać. Na Discordzie macie generalnie tutaj regulamin loterii. Na czacie możecie napisać wykrzyknik loteria. Wtedy was odeślę do filmiku, który wczoraj wrzuciłem o 15 na YouTube'a. I między 15 a 28, bo robimy sobie tą loterię co 2 tygodnie. Zawsze w niedzielę, drugi i czwarty tydzień danego miesiąca. Wprowadzamy sobie temacik. To 2 razy 13. Kurwa! Kurwa! No nie wierzę! Na spokojnie, myślę, że do 28 lipca będzie srogo. Czuję, że zrobimy dobrą robotę. Może tak to obejrzymy coś, nie? In the last 18... To chłop rozjebał z listem, nie? Patrzę, leży list, mówię, Derek, kto się wpisał już po SS-ie, nie? Przez całego hunta, teraz tego drugiego, dawałem Rafałowi greaty, nie? Bo nie miałem kapa. Wziął greaty, bo wylogował się. No ale w sumie mam lota, nie? Chyba ja lepiej wychodzę. Ma może na sprzedaż dwa przedmioty. Devkal Sei wystawiłem na ofertę, wystawiłem 500, no może być troszkę za mało, biorąc pod uwagę te ceny. I drugi przedmiot, Orna Telegi. Na Nevi, no na Nevi nie potrzebuję, kurwa tu potrzebuję, nie? Na Nevi mam. Co mi z tej Nevi twojej, ty? No i co tu się odbywa za impreza? Jeb! Jeb! Co to się stało? Wiele ludzi na przykład nie lubi tego, jak ktoś jest zbyt szczery i tak dalej, nie? Nie wiem, czy też macie tak ze swoimi znajomymi, że z jednej strony oczekują od nas, żeby być szczerym, mówić to, co się myśli, ale znowu z drugiej strony, jak powiesz to, co czujesz, to nagle przypał, nie? Ale na 300 jest, aha, aha. Pisałem Lucky Charms yes, patrząc na czat, po czym odwróciłem głowę na monitor, szukając w plecaku Hunting Horna, nie? Jakby był w ogóle pewny, że spadnie, nie? Czytanie w ogóle objawów, wpisywanie objawów w internecie to jest coś pięknego, nie? Wpisujesz objawy, mam katar, źle się czuję, mam dreszcze. No jak nic, kurwa, guz. Wpisujesz, żeby ci głowa wyjdzie ci, że masz tak odbyt. Location. Piraty na Kraylos. Oszukali mnie! No oszust! Powiedzieli, że na Kraylos. No byłem tam. Ja zwariuję tutaj, nie? Byłem przecież na Kraylos. Góra prawo. No nie, jakieś rajdy. No to co ja poradzę, no? Góra prawo. Dół jednak. No i co mam tutaj zrobić? Przecież tutaj się nie da nic kliknąć. Gdzie to jest? Była woda, no. Jest woda. Po prawej stronie znajduje się woda, no. I co? Ale to nikt czemu mi nie powiedział, że tu trzeba se kurwa podejść do tego, żeby to się zrespiło? Halo? Dobra, mamy to. I słuchajcie, za pierwszym razem mi się udało. Za pierwszym razem, szajcie? Od razu tylko przyszedłem i za pierwszym razem od razu znaleźliśmy to, nie? Musisz szybciej zabijać. Stary, kurwa, robię co mogę. No gdzie? Ej, byłem... Listy nie zostawiłem, kurwa. Zapomniałem. W sumie im więcej, tym lepiej, nie? Im więcej, tym więcej. Prawdziwa mądrość. Prawdziwa mądrość tybijska. Im więcej, tym więcej.
Służba sprzątająca, Lukacze melduje się na służbie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tutaj było zlecenie do państwa. Jak sklep. Te, co tam spamują u góry. Czas na podsumowanko dzisiejszego streama, moi drodzy. A więc, stream rozpoczęliśmy o godzinie 8. Końcóweczka Double Expa, a więc udaliśmy się na Werechieny, na Darashie. Bardzo fajna miejscówka, bardzo fajnie tam się expi. Czasami były trochę ciężkie momenty, ale ogólnie udało się gdzieś tam poexpić bez deski. Całkiem przyjemnie. Dużo expa wpadło. Suma summarum 165 poziom to jest to, co udało się zrobić na dublu. Zostało nam tak naprawdę 7% z hakiem, jeżeli chodzi o sword. No a po SS-ie troszkę gdzieś tam już zacząłem piratę Tail Quest. Zrobiliśmy sobie jeden ten najazd na Kraylos. Zrobiliśmy taski na Warzonach, zrobiliśmy Lucky Charmsy. I na sam koniec Mad Mage. Także moi drodzy, to jeżeli chodzi o dzisiejszą transmisję. Jutro, czyli we wtorek, widzimy się o godzinie, no właśnie, o której? Bo nie pamiętam, jak to wpisaliśmy, to jest akurat dla Rafała, bo prosi mnie o to. Jutro wyjątkowo jesteśmy wpisani na godzinę 17, jeżeli chodzi o streama, a już od środy widzimy się znowu w godzinach porannych. Dziękuję wszystkim za aktywność na streamie, dziękuję wszystkim za waszą obecność, dziękuję za wszystkie followy, za subskrypcje, za donaciki również i... Widzimy się na jutrzejszej transmisji, a kto jeszcze nie dołączył, zapraszam na Discord, wykrzyknik DC. Kto jeszcze nie wie nic o loterii, to również zapraszam, odsyłam do filmiku na YouTubie. Tam mamy wszystko wyjaśnione, jeżeli chodzi o tą loterię, także jeżeli chcecie wziąć udział, zapraszam serdecznie. To tyle ode mnie, trzymajcie się miłego dzionka, życzę dla wszystkich, do zobaczonka.